Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część druga. Moduł: Techniki montażu. Temat: Techniki montażu okładzin ściennych. Proces wypełniania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo-kartonowych. Prawidłowe wykonanie spoin gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie, wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny. Spoinowanie krawędzi fazowych, fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej, rozróżniamy trzy rodzaje taśm zbrojących. Taśmę papierową, taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego, taśmę z włókna szklanego z flizeliny. Omówiony zostanie przykład spoinowania z taśmą papierową, która, pamiętajmy, że nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcji, które muszą spełnić wymogi odporności ogniowej. W pierwszym kroku odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zwilżamy ją w pojemniku z czystą wodą. W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt. Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzany uprzednio na połączeniu płyt. Pamiętajmy, aby unikać zostawania pęcherzyków powietrza tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoiny. Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do jej wyschnięcia. Za pomocą gipsu nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny szerzej o 60-80 mm niż poprzednia warstwa. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią, płyty jej szerokości na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. W przypadku spoinowania z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego, która może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełnić wymogi odporności ogniowej, kolejność czynności jest następująca. Nakładamy pierwszą warstwę gipsu szpachlowego. Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny. Wklejamy taśmę na wcześniej nałożoną masę szpachlową. Gips szpachlowy wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyty gipsowo-kartonowej. Dalej postępujemy jak w przypadku spoinowania z taśmą papierową. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.